Volvo S90 i V90 to są samochody, w których wszystko zaprojektowane jest od nowa. Tu widać w ich liniach, że te samochody są inne od poprzedników i inne od innych samochodów na rynku. Ale mają też sobie bardzo dużo funkcji elektronicznych, które ułatwiają życie kierowcy. Uwagę przykuwa w środku, zwłaszcza centralny ekran dotykowy, bardzo duży, ładnie reagujący jak taki dobry tablet, w którym zgromadzono wszystkie funkcje. Zamiast mnożyć przyciski, które byłyby przyporządkowane poszczególnym funkcjom, jest jeden tablet, z którego wybieramy poszczególne funkcje w intuicyjny sposób, tak jak ma to miejsce w telefonach komórkowych. Gdy chodzi o pozostałe funkcje elektroniczne, ten samochód jest w stanie utrzymać się na pasie ruchu i to przy prędkościach autostradowych. Kiedy przyśniemy, zasłabniemy, odbije od pasa ruchu samoczynnie, zahamuje, jeżeli wykryje ryzyko kolizji czołowej z innym samochodem, nie wjedziemy w inny samochód, jeżeli tamten samochód gwałtownie zahamuje, a także wykryje pieszych, rowerzystów i po raz pierwszy także duże zwierzęta.